Dzień dobry Państwu. Tematem kolejnego odcinka serii Oto neurologia praktyczna będzie oczopląs położeniowy i oczopląs spojrzeniowy. Oczopląs położeniowy badamy w testach położeniowych i testy te są bardzo cennym, nie do przecenienia badaniem w przebiegu diagnostyki zaburzeń błędnikowych. Testy położeniowe ujawniają tak zwany oczopląs położeniowy. Oczopląs położeniowy jest to oczopląs, który ujawnia się w pewnych pozycjach ciała. Jest on wynikiem działania grawitacji na przede wszystkim błędniki, ale nie tylko, również na centralną część narządu przyczynkowego, bo wiadomo, że ta centralna część narządu przyczynkowego pełni funkcję nadrzędną w stosunku do błędników. Do wykonania testów położeniowych nie potrzeba wiele, w zasadzie w wersji podstawowej jest to proste badanie, do którego potrzebujemy jedynie leżanki, na której możemy pacjenta położyć i to wszystko. Oczywiście jeśli dysponujemy czymś więcej, czyli takimi okularami z soczewkami powiększającymi, tak zwane okulary Frenzla, zaraz może pokażę, to są właśnie takie okulary z tymi powiększającymi soczewkami, bądź też wideo goglami, czyli goglami, które zawierają sobie kamerę, które przekazują obraz na ekran monitora i wtedy można obserwować to w formie wykresu. Jeśli dysponujemy takimi sprzętami, to badanie oczywiście zwiększa znacząco swoją czułość, dlatego że zniesienie fiksacji, przynajmniej w przypadku oczopląsu położeniowego obwodowego, znacznie zwiększa czułość. Wtedy możemy zaobserwować zmiany, które w takiej obserwacji bezpośredniej nie są widoczne. Dobrze, a teraz jak w praktyce wykonamy testy położeniowe? W pozycji wyjściowej pacjentka siedzi na leżance. W tej pozycji obserwujemy bezpośrednio, czy występuje oczopląs, sprawdzamy, czy wystąpi oczopląs. Dobrze, następnie przechodzimy do pozycji pierwszej. W testach położeniowych pacjentka kładzie się na prawy bok i leży dokładnie na prawym boku. Dobrze. I w tej pozycji, w bezpośredniej obserwacji, sprawdzamy, czy wystąpi oczopląs. Dobrze. Pacjentka w tej pozycji pozostaje przez jakieś 30 sekund. Dobrze. Następnie przychodzi do pozycji kolejnej, do pozycji leżącej na plecach. Przy zmianach tej pozycji staramy się, żeby jak najmniej ruszać szyją, żeby głowa z tułowiem stanowiła taką jedną jednostkę, ponieważ żeby wyeliminować wpływ drażnienia receptorów szyjnych, czyli proprioceptorów, czyli receptorów czucia głębokiego. Dobrze, czyli w tej pozycji znowu sprawdzamy, czy wystąpi oczopląs z obserwacji bezpośredniej. Dobrze, w tej pozycji pacjentka znowu pozostaje przez kolejne 30 sekund. W kolejnej pozycji pacjentka przekręca się na lewy bok. Dobrze, i w tej pozycji oczywiście sprawdzamy, czy wystąpi oczopląs. Dobrze. I kolejna pozycja, pacjentka przekręca się na plecy i wysuwa się do tyłu, głowa jest zawieszona do tyłu poniżej poziomu leżanki i sprawdzamy, czy wystąpi tej pozycji oczopląs. Dobrze, można usiąść. Dobrze, oczopląs położeniowy jest oczywiście też integralną częścią badania VNG. Jeśli pacjent będzie miał później wykonane badanie VNG, to oczopląs położeniowy jest jednym z ważniejszych testów. I w ten czas ten oczopląs ewentualny, jeśli się pojawi w ogóle w formie wykresu, będzie widoczny na ekranie monitora, może być zapisany i można wtedy odczytać go dużo dokładniej i sprawdzić, jakie są jego cechy. Niemniej jednak w wersji podstawowej, tak jak pokazałem, może być badany w warunkach gabinetu na zwykłej kosetce lekarskiej.
Jak klasyfikujemy oczopląs położeniowy? Są najbardziej popularna, podstawowa klasyfikacja oczopląsu położeniowego to klasyfikacja według Nelena. Nelen wyróżnia trzy typy. Typ pierwszy to jest oczopląs zmiennokierunkowy, przy czym ta zmiennokierunkowość dotyczy różnych pozycji, to znaczy, że jeśli pacjent zmienia pozycję do kolejnej, to oczopląs zmienia swój kierunek. I tak na przykład przy leżeniu na lewym boku oczopląs może być w prawo, czyli do sufitu, a oczopląs na prawym boku oczopląs może być w lewo, czyli też do sufitu. I ta zmienność jest w pewnym sensie taka regularna. W tym wypadku, w przypadku pierwszego typu według Nelena, musimy zwrócić uwagę na to, że bardzo często się zdarza, że oczopląs ze zmiany położenia pochodzący z kanału poziomego, czyli w przebiegu łagodnych napodowych położeniowych zawrotułkowych, bardzo często może imitować oczopląs położeniowy typu pierwszego. No i wiedząc to, mając taką świadomość, trzeba to dokładnie rozróżnić i sprawdzić, żeby nie nadużywać rozpoznań typu zaburzenia centralne, ponieważ generalnie typ pierwszy według Nelena jest charakterystyczny, czy według oryginalnej klasyfikacji Nelena mówi nam o zaburzeniach centralnych, podczas gdy w rzeczywistości bardzo często w typie pierwszym ujawnia się po prostu oczopląs ze zmiany położenia charakterystyczne dla kanałów poziomych w przebiegu łagodnych, napadowych położeniach zawrotów głowy i trzeba mieć to na uwadze. Typ drugi według Nelena jest to oczopląs taki najbardziej błędnikowy, czyli obwodowy, ponieważ jest on stałokierunkowy. Oczopląs stałokierunkowy oznacza, że ten oczopląs zawsze będzie będzie bił w tym samym kierunku, niezależnie od pozycji ciała. Może się ujawnić w jednej pozycji, w dwóch, bądź w czterech pozycjach, ale zawsze on ma ten sam kierunek i jest charakterystyczny dla zaburzeń błędnikowych. Można powiedzieć, że są taką utajoną formą oczopląsu spontanicznego, albo inaczej, wyrazem braku kompensacji błędnikowej. Ponieważ możemy mieć taką sytuację, często się tak się zdarza właśnie, że pacjent na przykład z ostrym zapaleniem neuronu przedsionkowego, czy też ostrym zapaleniem błędnika trafia do lekarza nie od razu, po jakimś czasie, wtedy kiedy oczopląsu już nie ma. Wiadomo, że w ostrym zapaleniu błędnika na początku oczopląs jest żywy. W pierwszych godzinach, czy w pierwszym dniu oczopląs podrażnieniowy bije w kierunku zajętego ucha, następnie zmienia swój kierunek na kierunek w kierunku ucha zdrowego, czyli oczopląs porażenny albo z wypadnięcia, ale również po jakimś czasie również ten oczopląs zanika i po jakimś czasie chory oczopląsu już nie ma. Natomiast po tym czasie, jeśli pacjenta położymy i ułożymy go w tych czterech pozycjach, to może się okazać, że ten oczopląs nagle się pojawi. Jest to po prostu ten przetrwały oczopląs spontaniczny, który w pozycji siedzącej już nie był widoczny, natomiast w pozycji położeniowej się ujawni. Dlatego jest to oczopląs spontaniczny, utajony oczopląs spontaniczny, albo oczopląs, który jest wyrazem braku jeszcze prawidłowej kompensacji po przebyciu ostrego zapalenia błędnika. Dlatego właśnie to badanie jest dla nas tak bardzo cenne i powinniśmy wykonać je w każdym wypadku podejrzenia ostrego zapalenia błędnika, nawet po jakimś dłuższym czasie od momentu rozpoczęcia objawów. Typ trzeci według Nelena, oczopląs nieregularny. Jest to oczopląs, który zmienia swój kierunek nie tylko przy zmianie pozycji ciała, ale również w tej samej jednej pozycji, czyli w tej samej jednej pozycji może być raz w prawo, raz w lewo, w dodatku może zmieniać inne swoje parametry, jak amplitudę czy częstotliwość. Czyli można powiedzieć, że jest ten oczopląs typ trzeci kompletnie nieregularny i ten typ klasyfikuje się jako oczopląs pochodzenia centralnego. Należy teraz zwrócić uwagę jeszcze na jedną bardzo ważną kwestię, mianowicie to, że oczopląs położeniowy to nie jest to samo co oczopląs ze zmiany położenia. To są dwa różne oczopląsy, mimo że słowo położeniowy czy położenie
pojawia się i tu, to jednak są dwa różne oczopląsy. Oczopląs ze zmiany położenia jest oczopląsem charakterystycznym dla łagodnych, napadowych położeniowych zawrotów głowy. Omawialiśmy to w poprzednich filmach i wyzwolony jest zmianą pozycji ciała, przejściem ciała do pozycji krytycznej, w której ten oczopląs się wyzwala. Czyli musi być poprzedzony jakimś ruchem, na przykład manewrem diagnostycznym, manewrem Dix-Hallpike'a czy roll testem. Wtedy pojawia się oczopląs tak typowo kilkunastosekundowy w mechanizmie kanału lityazis. Czasami oczywiście trwa dłużej, jeśli jest w mechanizmie kuprolityazis. Natomiast w przypadku oczopląsu położeniowego oczopląs jest statyczny. To znaczy występuje w danej pozycji ciała tak długo, jak chory w tej pozycji przebywa. Czyli jeśli chory ma oczopląs na prawym boku, to ten oczopląs cały czas na tym prawym boku będzie. No i nie ma tendencji do wygasania, jak w oczopląsach dynamicznych właśnie ze zmiany położenia. Dlatego trzeba mieć to na uwadze, ponieważ oczopląs położeniowy i ze zmiany położenia często nakładają się na siebie, albo oczopląs ze zmiany położenia imituje oczopląs położeniowy. Tak jest na przykład w typie pierwszym Nylena, często kiedy oczopląs ze zmiany położenia pochodzący z kanału poziomego imituje oczopląs położeniowy. No ale wiedząc to, mając świadomość, można to rozróżnić i wdrożyć później właściwe postępowanie. Oczopląs położeniowy może być rejestrowany, jak powiedziałem, w różny sposób, ale zawsze jest testem, który warto wykonać, jeśli diagnozujemy chorego z zaburzeniami błędnikowymi. Drugim rodzajem oczopląsu, który dzisiaj omówimy, jest oczopląs spojrzeniowy. Oczopląs spojrzeniowy jest objawem typowo już zaburzeń centralnej części narządu przedsionkowego. Charakteryzuje się tym, że oczopląs ten zmienia swój kierunek w zależności od kierunku spojrzenia chorego. Jeśli chory spojrzy w prawo, to oczopląs uderza w prawą stronę. Jeśli oczopląs spojrzy w lewo, to oczopląs uderza w lewą stronę, czyli są zmiennokierunkowe. Bardzo ważna sprawa, żeby nie badać oczopląsu spojrzeniowego przy odchyleniu gałek ocznych większym niż 30 stopni. A teraz zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Zapraszamy pacjentkę teraz na fotel. Sprawdzamy początkowo, czy występuje oczopląs spontaniczny i następnie zmieniamy kierunek spojrzenia pacjentki o 30 stopni, około 30 stopni w jedną stronę i potem o 30 stopni w drugą stronę. Jeśli zmienimy ten kierunek spojrzenia więcej niż o 30 stopni, czyli do pozycji tak zwanej skrajnej, to może się ujawnić oczopląs ze skrajnego położenia. I oczopląs ze skrajnego położenia jest oczopląsem naturalnym, fizjologicznym, prawidłowym. Występuje u zdrowych ludzi, najczęściej przemija. I bardzo często oczopląs spojrzeniowy jest właśnie mylony z oczopląsem skrajnego położenia. Dlatego warto zwrócić uwagę, żeby przy badaniu oczopląsu spojrzeniowego nie odchylać tych gałek ocznych zbyt mocno, czyli powyżej 30 stopni. Jest to dosyć powszechny błąd, w którym ten oczopląs spojrzeniowy jest mylony z oczopląsem ze skrajnego położenia. Oczywiście oczopląs spojrzeniowy najlepiej, jeśli jest potwierdzony w innych testach, na przykład w testach okoruchowych w przebiegu badania VNG. Często w protokole badania VNG są również testy okoruchowe badające funkcję i czynność centralnej części narządu przedsionkowego. Jeśli one wychodzą nieprawidłowo, to w połączeniu z oczopląsem spojrzeniowym stanowią, czyli są takim wiarygodnym wskaźnikiem na to, że mamy jednak zaburzenia w centralnej części narządu przedsionkowego. Zarówno oczopląs spojrzeniowy, jak i oczopląs położeniowy mogą być rejestrowane w badaniu VNG. Reasumując, omówiłem dzisiaj oczopląsy położeniowe i spojrzeniowe są bardzo cennym badaniem. To znaczy są objawem, który możemy zbadać w przebiegu zaburzeń błędnikowych i na tej podstawie wysnuć bardzo ważne wnioski na temat działania funkcji błędników i całego układu przedsionkowego. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Do widzenia.